Cześć moi drodzy, witajcie w odcinku z cyklu Konstelacje, więc dzisiaj będziemy mówić o relacjach. Dziś będą relacje romantyczne. I powiem Wam, że bardzo się cieszę na dzisiejszy odcinek, bo po pierwsze lubię mówić o szczęśliwej miłości, a po drugie lubię opowiadać Wam o związkach, którym nikt nie dawał szans, w których to wszyscy byli najmądrzejsi, jak to się nie uda, a potem udało się wspaniale. I właśnie takie małżeństwo prezentowali Magdalena Zawadzka i Gustav Holoubek. Zdradzę Wam, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, raczej fascynacja wielkim mistrzem z jednej strony, z drugiej ta strzała amora oczywiście pojawiła się, ale łatwo nie było ze względu na wcześniejsze zobowiązania. Jak wyglądała ich relacja, czy zawsze było tak sielankowo i jak pani Magdalena radzi sobie po odejściu męża? Jeśli te wszystkie zagadnienia Was interesują, to zdradzę Wam, że dzisiaj opowiem o tym wszystkim. Będzie sporo cytatów, sporo historii z wnętrza tego związku, które zarówno pani Magdalena, jak i pan Gustav nam przemycali przez lata w różnego rodzaju wywiadach, więc jeżeli interesuje Was ich życie, interesuje Was to, jak oczywiście obok tego aktorstwa rodziła się inna niesamowita przygoda, to zapraszam, żebyście ze mną pozostali dzisiaj do samego końca, a wszystkich chętnych na przyszłe odcinki, również do tego, by zostali subskrybentami kanału i dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. Jeśli wciśniecie dzwoneczek, to takie powiadomienia będą do Was automatycznie wysyłane i warto, bo będziecie zawsze na bieżąco. A tymczasem zapraszam, zaczynajmy! Zanim w Magdalenie Zawadzkiej zakochał się Gustav Holoubek, pokochała ją cała Polska, bo przecież grała już wtedy Basię w Panu Wołodyjowskim, charakterną, piękną dziewczynę, która jednak swojemu przyszłemu mężowi w tym uwielbieniu nie ustępowała, bo przecież jego z kolei wszyscy uwielbiali, chociażby jako Konrada w Dziadach. Spotkali się dość wcześnie, w 1962 roku, na planie filmu Spotkanie w bajce. Prawda, że niesamowity tytuł jak na pierwsze spotkanie przyszłych małżonków, ale tutaj jak w bajce nie było, od razu Wam zdradzę, żebyście się nie zdążyli rozmarzyć. Ona miała zaledwie 16 lat i no od razu wpadła panu Gustawowi w oko, no ale ona o nim myślała jako o wielkim mistrzu, a nie obiekcie, z którym można jakoś tam romansować czy randkować, może to jest lepsze słowo. No i kiedy pan Gustaw zaprosił ją na kawę, ona natychmiast odmówiła. Łatwo jej nie było, bo wcześniej widziała go w spektaklu Zemsta i się zachwyciła. Natomiast sam pan Gustaw grał tam Papkina i uważał, że to była jedna z najgorszych ról w jego karierze. Nie czuł się dobrze w tej roli, uważał, że nie odgrywa tej postaci tak, jak powinien, więc paradoksalnie mieli inne zdanie na temat tej roli. Pan Gustaw po latach również wspominał, że bardzo starał się zainteresować młodą aktorkę swoją osobą. Próbowałem wtedy podrywać Magdę, ale wyraźnie jej się nie spodobałem. A później w wydanej biografii Gustaw opowieść o Holoubku, Zawadzka opowiadała, że jej mąż był uwielbiany przez wszystkie kobiety, nie tylko przez nią. Ona oczywiście też już bardzo go lubiła, ale tak platonicznie. No i większość kobiet uwielbiała go za to, że obdarzał je niesamowitym szacunkiem, że zawsze wyrażał się o nich, odnosił się do nich naprawdę jak prawdziwy dżentelmen. Panie z bufetu w Teatrze Ateneum uwielbiały swojego dyrektora. Nigdy nie zapomniały, że jako nowo mianowany dyrektor teatru przyszedł do nich i się przedstawił. Wcześniej nikt ich tak nie dowartościował. Odwdzięczały się szefowi troskliwie, dbając o jego dietę nerkową. Miały rozpiskę, czego nie powinien jeść i ściśle tego przestrzegały, mówiła pani Magdalena. A później zwracała także uwagę na mądrość swojego przyszłego męża. Ta mądrość Gustawa wzięła się z bardzo solidnego wykształcenia. Miał szczęście uczęszczać do dobrych szkół przed wojną i po niej. W teatralnej trafił na genialnych profesorów, którzy zaszczepili w nim ciekawość wiedzy. Chłonął ją całe życie. Czytał, co później przydawało mu się w życiu na każdym poziomie. Dobrze, ale ja tu mówię, czym zachwycała się pani Magdalena.
No, obserwując tego mistrza, ale jak to się stało, że przestał być mistrzem, a stał się obiektem zainteresowania matrymonialnego? Spotkali się kilka lat później. Jednak on był żonaty, pani Magdalena również miała męża, a na dodatek Tadeusz Łomnicki kochał się w niej na zabój. Natomiast pan Gustaw dalej nie dawał za wygraną, mimo upływu lat, i dalej starał się zwrócić uwagę Magdaleny na siebie. Wysyłał jej po spektaklu bilet i liścik. W jednym z nich napisał: cóż jeszcze można ci życzyć, skoro jesteś słońcem, jutrzenką, różą, gwiazdą i diamentem? Podawała uroda życia. To jakiś niesamowity splot okoliczności, że ludzie, którzy się przez kilka lat mijają, któregoś dnia o tej właśnie porze nagle spojrzą na siebie inaczej. Przeleci między nimi iskra i okaże się, że są im pisane wspólne losy. Zresztą pamiętam, że wcale nie chciałam grać w sztuce Życie jest snem. Zaproponowano mi wtedy główną rolę w filmie. Poszłam do ówczesnego dyrektora teatru z prośbą, żebym mnie zwolnił z obsady. Popatrzył zdziwiony i powiedział: to ja proponuję główną rolę w teatrze dramatycznym, który zawsze należał do czołówki, do tego ma pani grać z Hollowoodkiem i pani odmawia? Pomyślałam, że dyrektor ma rację, że chyba zwariowałam i odmówiłam filmowi. Mówiła w Vivie o tym, jak to się jednak stało, że mieli okazję się do siebie zbliżyć. No i to było chyba nieuniknione, bo pan Gustaw nadal był zauroczony i nadal tego nie ukrywał. Pisał listy, przysyłał kwiaty do garderoby, zapraszał do kawiarni. Nie ukrywał, że się o mnie stara. Trudno się było mu oprzeć. I jeszcze te niesamowite, ogromne, niebieskie oczy, których spojrzenie magnetyzowało nawet mężczyzn, wspominała aktorka. Jednak sama nadal miała wątpliwości. Nie chciałam brnąć w tę znajomość, bo czułam, że rodzi się między nami coś poważnego. Z początku nie patrzyłam na niego jak na mężczyznę, jednak jak na wybitnego artystę i kolegę z pracy. No i oczywiście było jeszcze coś, co im przeszkadzało. Chyba najbardziej. Byli w związkach małżeńskich. Oboje byliśmy w związkach małżeńskich. Pierwszy raz wyszłam za mąż, mając 19 lat. Gustaw był już powtórnie żonaty. Gdy koledzy poinformowali mnie o zainteresowaniu Gustawa moją osobą, dopiero wtedy tak naprawdę je zobaczyłam. Nigdy nie należałam do kobiet, które zabiegają o względy mężczyzn. To mężczyznom zostawiałam przywilej zdobywania mnie. I Gustaw w piękny i rycerski sposób rozpoczął walkę o swoją miłość. Ale kiedy już pani Magda dała się przekonać, uczucie wręcz eksplodowało. No ale właśnie, wiecie, eksplozja z jednej strony, a skandal z drugiej, no bo właśnie, małżeństwo. No ale trzeba było te małżeństwa niestety poświęcić, ponieważ jak sami przekonywali, miłość, która wybuchła, była już nie do poskromienia. Poznałam go w wieku dojrzałym, miał za sobą mnóstwo spraw, do których nie wracał, ale myślę, że to właśnie one, ta trudna przeszłość uczyniła z niego silnego i odpornego człowieka, mówiła później. A pan Gustaw rozbrajał ją również tym, że miał do siebie wielki dystans. Sam często na przykład śmiał się ze swoich dużych uszu, a pani Magdalena mówiła, że jej się te uszy zawsze podobały, a na pewno nie były dla niej jakąś ujmą u jej przyszłego męża. Bardzo jej też imponowało to, że był nie tylko taki uparty, że bardzo walczył o to, żeby się nim zainteresowała, ale również to, że był romantykiem, miał taką fantazję, a także był bardzo cierpliwy w stosunku do niej. I na dodatek, gdzie tylko Magdalena się pojawiła, pan Gustaw pojawiał się w miarę możliwości najszybciej, jak mógł również, żeby aktorka przypadkiem o nim nie zapomniała, nie miała okazji zauroczyć się kimś innym. Kiedy miałam jechać do Sztokholmu, Gustaw oznajmił, że konkretnego dnia w samopołudnie poczeka pod filharmonią, bo bez wątpienia w Sztokholmie przecież jest jakaś filharmonia, dedukował. I zjawiał się, choć czas nie sprzyjał przekraczaniu żelaznej kurtyny. Potrafili się nawzajem zaskakiwać. Pani Magdalena na przykład obdarowywała męża upominkami. I on się bardzo cieszył, bo mówił, że nikt nigdy w dorosłym życiu o nim nie pamiętał, ani z powodu imienin, ani z powodu urodzin. A on, chcąc być blisko swojej dziewczyny, wynajął naprzeciwko kawalerkę, naprzeciwko jej mieszkania, żeby zawsze, kiedy tylko będą mieć chwilę dla siebie, móc tę chwilę w pełni wykorzystać. Generalnie umowa była taka, że kiedy u niego pali się świeczka, to na nią czeka i żeby ona do niego mogła przyjść. No nie było SMS-iaków, czy tam Messengera, czy Whatsappa. Kiedy kupili koc, futrzak, a potem starą komodę, postanowili, że wkraczają we wspólne życie.
całkiem na własny rachunek. Potem był ślub w 1973 roku. Z jakim wielkim szacunkiem, z jaką miłością się do siebie odnosili. Nigdy wcześniej nie spotkałam takiej pary, mówiła później Nina Andrycz w Urodzie Życia. A przecież znali się już prawie 10 lat, kiedy zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu. Ale mama pana Gustawa, choć Magdaleny zbytnio nie znała, to za synową nie przepadała, ale za dwiema poprzednimi zresztą też nie, bo była to dość ciekawa kobieta. A pan Gustaw potrafił ze swoim legendarnym poczuciem humoru o niej opowiadać. Nie lubiła, jak się żeniłem, w ogóle nie przyjmowała tego do wiadomości. O moich żonach mówiła one. A czy ona daje ci jeść? Pytała. Albo mówiła, kiedykolwiek ci powie, że źle się czuje, to jej nie wiesz. Ona zawsze się będzie źle czuła, a ty i tak umrzesz wcześniej. Pani Magdalena jednak nie poznała mamy swojego męża też z bardzo przyziemnych powodów. Gustaw był w wieku moich rodziców, więc jego mama była już mocno starszą panią, gdy się pojawiłam w życiu jej syna. Nasze sprawy życiowe były początkowo nieuregulowane i mój przyszły mąż chyba nie chciał starszej już mamy kłopotać nowymi zmianami w swoim życiu. Mówiono też w międzyczasie, że ponoć Marek Konrad miał Magdalenie Zawadzkiej w pewnym momencie zawrócić w głowie i że miało być to zagrożenie dla tego małżeństwa i związku. Czy tak było? Nie wiem do końca. Natomiast jak słucham tego, co mówiła ta dwójka o zazdrości, to nie wiem, czy nie było to deczko naciągane. Nie ukrywali jednak, że przez lata ich małżeństwo się zmieniało. Gustaw Holoubek powiedział w 1998 roku do żony. Dostałaś ode mnie męskie hormony, a ja od ciebie żeńskie. I dodał, pozbawiłem Magdę lęku przed życiem, a ona dała mi dom. Nie miałem domu w takim normalnym znaczeniu, odkąd pożegnałem się z matką. I dopiero przy Magdzie mam go na nowo. To bardzo dużo. Ale właśnie, dobra, bo ja tutaj mówię o tym, ale o tej zazdrości powiedzmy. Słów kilka. Czy Gustaw jest o mnie zazdrosny? Zawsze kręcą się wokół mnie mężczyźni, więc myślę, że jest, ale nie daje tego po sobie poznać. Tajemny zmysł ostrzega mnie przed przekraczaniem granicy dopuszczalnej w relacjach damsko-męskich, pisała w swojej książce Zawadzka. Ale też mówiła, że bardzo ceniła sobie to, że dawali sobie wzajemnie wolność, a dla niej w związku to było bardzo ważne. Chciała być zawsze kobietą niezależną. Nigdy nie byłam kobietą przy mężu. Żyliśmy razem, ale każde z nas miało osobne sprawy, różne zainteresowania. Mówiła w gali. On miał swoje towarzystwo, z którym ja niekoniecznie musiałam się bliżej kontaktować. Były też jego pasje, w których nie brałam udziału, ale kibicowałam. Nigdy nie zdałam się na męża, tylko robiłam swoje. Dzięki temu wiodę nadal swoje życie zawodowe i codzienne. Czy ona w takim razie bywała zazdrosna o męża? Też przekonywała, że raczej nie. Nigdy nie byłam o Gustawa zazdrosna, może tylko w ramach przekomarzania się, bo nie dawał mi do tego powodu. Zazdrość bez powodu jest zjawiskiem chorobowym, nadającym się do leczenia. Gustaw nigdy w trwającym 35 lat małżeństwie nie wystawił na próbę naszego uczucia. On też nie demonstrował zazdrości, choć może ją czuł. Zazdrościć można tego, czego się nie ma, a my mieliśmy siebie. Ufaliśmy sobie wzajemnie i znaliśmy granice, których nie wolno przekraczać, aby nie urazić godności partnera. Ale od razu niektórym się kojarzy, że jak ktoś nie jest zazdrosny, to nie jest też romantyczny, ale ja uważam, że to nieprawda. Zazdrość nie jest zbyt dobra, a romantyzm jak najbardziej ma wszystkie cechy. Bardzo dobre, pozytywne. Wzajemnie pamiętali o sobie, nawet w drobnych okazjach obdarowywali się drobnymi prezentami i w sumie nawet dawanie kwiatów w ich domu bez okazji było normą. A mąż nawet bardzo potrafił zaskoczyć swoją żonę prezentami. No bo może kwiaty to okej, perfumy, ale buty? Ach, myślę, że każda pani lubi dostawać buty. No może prawie każda. Kiedyś dostałam piękne buty. Natychmiast rzuciłam się na mamę z pocałunkami i podziękowaniami, bo nawet mi do głowy nie przyszło, że to Gustaw, że on w ogóle mógł kojarzyć, co mi się może podobać. Ale oczywiście również pojawiło się u nich dziecko, więc tutaj trzeba było być odpowiedzialnym. A pani Magdalena mówiła, że nie chciała być przy mężu, więc czy faktycznie tymi domowymi obowiązkami też dzielili się tak nowocześnie? Na tym polegała nasza symbioza. Myśmy sobie niczego nie narzucali i wyczuwaliśmy potrzeby drugiej strony. Kiedy wyjeżdżała na długie tournée, mąż przejmował wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem domu i wychowywaniem dziecka. Pamiętam doskonale, że kiedyś wracałam z wielotygodniowego wyjazdu ze spektaklami na koniec świata. Przyjechaliście po mnie na lotnisko i powiedziałeś zupełnie spokojnie. Tata gotował, ja prałem, mówiła pani Magdalena do syna.
Oczywiście, czas tych wyjazdów zostawiałam dom perfekcyjnie przygotowany. W zamrażalniku leżały przygotowane potrawy, ale Gustaw fantastycznie dogotowywał do tego kartofle, kruski czy kaszę. Czasem lubił sam zrobić coś prostego i sam zaserwować. Ten zew pana domu budził się w nim głównie wtedy, kiedy mnie nie było. Moja obecność zwalniała go z tego myślenia i potrafił zapytać, czy my w domu mamy jakiś nóż. Wyjeżdżałam i od razu wiedział, gdzie jest nie tylko nóż, ale też widelce i inne niezbędne rzeczy. Zresztą, nawet gdy byli razem w domu, to pełnili różne funkcje w zależności od tego, co komu lepiej wychodziło. Temperamenty mieliśmy różne, ale w opiece nad Jaśkiem uzupełnialiśmy się z Gustawem bardzo dobrze. I wtedy, gdy oboje byliśmy w domu i wtedy, kiedy któreś z nas wyjeżdżało. Kiedyś powiedziałam synowi, pamiętaj, że kiedy taty nie ma, to mama jest tatą i mamą, a kiedy mamy nie ma, to odwrotnie. I to dotyczyło wszystkiego. Rozmów, zajęć, organizacji dnia. W domu byliśmy Magusia, Gucieniek i Jasiulek. Taka wesoła trójka, mówiła pani Magdalena. A i również syn wspominał swojego ojca bardzo dobrze. Ojciec był osobą absolutnie łagodną. Nie pamiętam, żeby się na mnie wściekał. Wiedzę o życiu przekazywał mi zawsze w praktyce. Dawał przykład. Nie wypowiadał zbędnych zdań. Mądrości, do których sam się nie stosował. I to sprawiło, że mimo, że początkowo nikt nie dawał im szans, mówiono, że młoda aktorka jest kolejnym kaprysem doświadczonego aktora, że w końcu ta różnica wieku ich rozdzieli i inne duperele. Ale po latach wszyscy się przekonali, że nie mieli racji i potem ta para uchodziła za małżeństwo wręcz idealne. Pani Magdalena jednak się z tym nie zgadzała. Idealne związki nie istnieją, to tylko sztuka kompromisu, empatia i wyrozumiałość. A sama pytana, w czym w takim razie tkwił sukces tego związku, odpowiadała. W doborze naturalnym los nas tak połączył, że uzupełnialiśmy się wzajemnie, jak te przysłowiowe połówki jabłka i nie przeszkadzaliśmy sobie w życiu. Dawaliśmy sobie dużo wolności, mieliśmy do siebie bezgraniczne zaufanie. Bazą naszego związku była nie tylko miłość, my się po prostu lubiliśmy. Nie tylko miłość jest ważna, ale i przyjaźń i wzajemna wyrozumiałość dla was partnera. Ja też tak uważam i często to mówiłam w odcinkach, że w momencie, kiedy mamy te płomienie, wybuchy, jest tak romantycznie i w ogóle nie możemy bez kogoś żyć, no to jest pięknie oczywiście, ale ten moment nigdy nie trwa wiecznie. Kiedyś się kończy i później pozostaje przywiązanie i przyjaźń właśnie. To, że możemy na kimś zawsze polegać, że tworzymy drużynę. Bez tego jednak po tym okresie zakochania bardzo trudno budować relacje na lata, bo życie jest długie, nie zawsze proste. I właśnie tak było też w ich przypadku. Życie nie zawsze było proste. Pani Magdalena w wywiadach niejednokrotnie wspominała, że również inne okoliczności, te spoza ich układanki, wpływały czasem na ich relacje. Szykany, jakich doznawaliśmy w stanie wojennym, na czele z brutalnym wyrzuceniem Gustawa z dyrekcji Teatru Dramatycznego, o innych krzywdach nie chcę nawet wspominać. Łatwo było Gucia oszukać, bo był ufny, czasami wręcz naiwny. Chociaż do dziś nie wiem, do jakiego stopnia ta naiwność była pozorna. Czasem pytałam go, czy nie widzi walki podjazdowej, złych intencji. Odpowiadał, że doskonale widzi, ale niech ten ktoś sobie myśli, że Gustaw tego nie dostrzega. Pod koniec życia pan Gustaw zmagał się z problemami zdrowotnymi. Jednak mimo, że pod koniec życia oczywiście czuł się coraz gorzej, najbardziej martwił się tym, że innym swoją osobą sprawi kłopot. Bardzo nie lubił tego, że ktoś chciał mu pomóc za wszelką cenę, że się nad nim litował. Chciał wciąż czuć się silny. Potrafił stawiać do pionu. Któregoś dnia wróciłam do domu straszliwie rozżalona i rozpłakałam się. Spojrzał na mnie i powiedział, skoro tak płaczesz z powodu, który nie jest szczególnie ważny, co zrobisz, kiedy stanie się coś naprawdę nieszczęśliwego? Od razu mi łzy się wessały. Powiedział najważniejszą prawdę życiową. Trzeba przechodzić nad drobnymi przykrościami do porządku dziennego. I faktycznie jest to też jedna z definicji tego związku, bo pani Magdalena i pan Gustaw byli różni. Ona była zawsze niepoprawną optymistką i swojego męża również postrzegała jako optymistę, podczas gdy on starał się być realistą, bardzo mocno stąpającym po ziemi. Rozdzieliła ich dopiero śmierć pana Gustawa w 2008 roku. Dzieliło nas pokolenie. Mogłabym być jego córką i dlatego w jego oczach nie starzałam się. On dla mnie też pozostał młody i żywy. Bo pamięć jest przedłużeniem życia. Miłość też nie umiera. Śmierć nie jest końcem miłości. Do końca pozostali sobie bliscy i tak jak pani Magdalena przekonuje, są bliscy nadal. Gustaw odszedł, ale ta więź nie umarła, wspominała w Super Ekspresie. Ja żyłam dla niego, on żył dla mnie. Nie znaczy, że byliśmy uzależnieni od siebie.
Zawsze byłam samodzielna. Pracowaliśmy dla siebie, żeby cieszyć się wzajemnymi sukcesami. Grałam dla niego, bo on był moim najwspanialszym widzem. Wszystko, co robię, nadal robię dla niego. I dlatego też szybko zmobilizowała się do dalszego życia. Jak przekonywała jej mąż, nie chciałby widzieć jej jako zapłakanej wdowy. Pan Gustaw paradoksalnie do końca życia swoją rolę w Zemście wspominał jako jedną z najgorszych, jakie przyszło mu zagrać. Natomiast dzięki niej w sumie twierdził, że najważniejszą, najpiękniejszą rolą, jaką przyszło mu grać, była właśnie rola męża Magdaleny Zawadzkiej. Więc wyszło na dobre. Pani Magdalena przekonuje, że nie czuje się samotna. Bardzo pomaga jej praca i bardzo jest dla niej ważne, aby nadal realizować się w zawodzie. Przekonuje, że mąż jest przy niej, w sercu i pamięci i zostanie tam na zawsze. Gustaw zostawił we mnie i w Jasiu część siebie, część nas zabrał ze sobą. Ludzie, którzy są razem tak długo jak my, przesiąkają jedno drugim. Zostawiają na zawsze ślad w psychice partnera, a najważniejszym śladem naszego życia jest Jasiek. I faktycznie, jak widzicie, można stworzyć bardzo udane małżeństwo po wcześniejszych niepowodzeniach. Można, mimo tego, że wydawać by się mogło, że nic się nie uda, udowodnić wszystkim, że jednak się udaje. Czasem warto zaufać swojemu przeznaczeniu. Bardzo mi było miło opowiedzieć Wam tę romantyczną historię o niezwykle zdolnych aktorach. Pamiętajcie, że tu w karcie znajdziecie odcinek o panu Gustawie, na przykład już taki powstał, więc Wam go zostawiam. Jeśli macie jeszcze trochę czasu, spędźcie go ze mną, a jeśli nie, to pamiętajcie, że we wtorki, czwartki i soboty pojawiają się nowe odcinki, więc jeżeli tylko będziecie mieć czas w te dni albo później, to pamiętajcie, żeby do mnie wracać. Będzie mi bardzo miło znowu się z Wami spotkać. I pamiętajcie, że czytam komentarze, także zachęcam do zostawiania ich. I oczywiście pozdrawiam serdecznie panią Magdalenę i oczywiście proszę Was, żebyście napisali także o jakiej innej relacji chcielibyście ode mnie usłyszeć w przyszłości. Trzymajcie się ciepło, dziękuję za dziś. Pa, pa!